Siema! A, siema. Ale kłaczek. Siemaneczko nasi drodzy widzowie, witamy was bardzo serdecznie na kanale Izunka i JM. A dziś jest dzień z TikTokiem, udało das nam się nazbierać. Das ist optimal tempo. Wiecie co, coraz częściej widzę, że na TikToku jest coraz więcej gówna. I jest ciężko znaleźć coś takiego, co naprawdę zaśmieszy po chwili oglądania. Albo nie trzeba oglądać tego 40 razy, żeby szczaić i się zaśmiać. Wtedy to już nie jest śmieszne. To jest prawda. Więc jest coraz trudniej znaleźć jakieś spoko TikToki, które nie promują patologii, debilizmu, albo nie są niebezpieczne dla ludzi, którzy je oglądają. Więc moi drodzy, powiedzmy, że na dzisiejszym odcinku macie wyrafinowane TikToki. Zapraszamy serdecznie. Zobaczymy. Moi drodzy, na początku chciałbym was bardzo zachęcić do tego, żebyście dali łapeczkę w górę. Napiszcie komentarz, czy mam ładne włoski. Mam krótkie włoski. Nowe włoski. Nowy moi JM, nowy ja. Wszyscy w komentarzu piszemy. Ładne włoski. Ładne włoski, JM, jesteś zajebisty. Ewentualnie możecie pisać Papa Martinez Maloczka. Martinez? Markizio! Markizio. Dobra, obejście najnowszy odcinek podcastu, jeżeli już wyszedł, a jeżeli nie, no to poczekajcie. Bo dowiecie się, o co chodzi z Papa Markizio. Więc tak, moi drodzy. Motyw jest taki, że Izonka przygotowała kilka... Ja mam kilka... które albo ja wysłałem Walecznej, albo dostałem od Walecznej, więc pozdrawiam bardzo cieplutko. Waleczna robi content. Zostałeś dzisiaj oficjalnie wykorzystana. Żartuję. Jak to brzmi? Więc moi drodzy. Jeśli się o procenty upomni, których możliwe. Nie mam. Nawet ja. Przychodzimy do oglądania. Więc, no jak to Izuna mówiła, ciężko było coś znaleźć, ale coś znaleźliśmy. Widzę, że proszę wybrać metodę płatności. Metodę jest przycięte. Bo twój rytul jest, dlatego. Niestety. Weź tu w górę. To tak nie zadziała, Izunka. Kamerkę jak do góry podniesiesz, nie zadziała? Nie. No wow. Będziemy nagle przez środek. Dobra, wybierz metodę płatności. Chyba ludzie się domyślą. Okej, okay, patrzmy. Au. Ależ to głośno! Boyfriend! Oh yeah! Boyfriend, metoda płatności. Klasyk. Każda dziewczyna tak robi, moi drodzy. Nieprawda, nie. No jak nie. Ja czasami też. No jak nie? To jest najbardziej... A bo ty płacisz, a ja ci przelewam. Najprawdopodobniej, no to jest głupota, co robisz tak generalnie, ale najprawdopodobniej... No ale ja lubię się dzielić hajskiem z tobą. No. Boyfriend, pamiętajcie. Tak, nasz związek jeżeli tak jesteście wygląda. Tutaj, to macie przesrane. Nasz związek tak wygląda. Razem jemy, razem żyjemy no. I dzielimy się hajskiem. No dobra. Okej. Okay. Pow, jesteś sam na siłowni i chcesz spróbować tej maszyny. O nie, ja ją próbowałem, to nie jest miłe doświadczenie. Wiesz, czy ja jest. Dobra, patrzmy. To ma dźwięk? What the fuck? Ja tak nie miałem. Na pewno? Nikt ci z ten z administracji nie mówił? Chyba nie. Dobra. Nie w wieku 8 lat, kiedy znalazłem patyk w... pokrzywy. Samurajski miecz pierdolony do ciebie, mój synu. O mój Boże! Ooo, to zrozumieją tylko ludzie, którzy się bawili patykami, jakby nie mali. Ewentualnie kamieniami. No, ma... Chyba patykami bardziej. Patykami bardziej, ale ja się kamieniami też bawiłam. Wszystkim się człowiek bawił kiedyś to, jak znalazł jeszcze taki fajny łuk, znaczy Boże łuk, patek, który wyglądał jak łuk, to już w ogóle. Nitka od matki szła. Wait for it. Od dziś mów mi Cupidyn. Od dzisiaj mówcie mi albo Robin Hood. Szczęsny. Wait for it, Capybara Edition. Widziałeś, jaka elastyczna? Rypaniutkie to! Jaka elegancka! Stworzenie majstersztyka! Jak szybciutko się z łapek swoich małych kozi wybiło. Majstersztyka nie pierdyken! Masakrę! Next fragbite! O, to dostałem odwalecz. Okej. Jesteś gotowa? Patrzę tutaj na środek, na tego. Pies się przestraszył. Się nie dziwię. Myślą, że go goni. Ale masakra, nie? Zobacz, kto jest. Pokażemy coś. O, twoje ulubione tutaj są. Pokażemy coś takiego Rickowi. Chcesz po... O, dobra, patrzmy. Jestem pewna. O, weryfikacja. Kici, tu kocica i mała diablica. Twoje ulubione. Tak. Jak patrzę na Gochę, to mam sztywność stawów jak ona. Czary. Tańczę jak one. Na pewno.
Ale mam crazy ruchy, moi drodzy. Też masz zespół sztywnego łokcia? Co byś zrobiła w takiej sytuacji? No co, jelonek sobie idzie, tak? No, ale tak, dobra, teraz przemyśl, co byś zrobiła. Jedziesz dalej, tak? Czy hamujesz, czy co robisz? Nie, no jadę powoli mu za dupą, żeby... Okej, okay, no dobra, dobra, zwalniasz. No tak. Dobra, oglądaj do końca. O cholera! Ja nie wiem, ja bym chyba stanęła. Stanęła, bo bym czekała, aż przebiegną. A tak... hamowanie jest według mnie najlepszą opcją. Tylko nie wiem, czy po prostu one by wtedy nie pobiegły mi po aucie. No ale jakbyś no nie wiem, ja bym się zatrzymał, chyba najbezpieczniejszą. Ja bym się zatrzymała, no. Ale czy widać, że jako chyba ciężarówką jechał, bo nawet widzisz, on nie próbował ominąć. No nie. On właśnie ominął, zamiast się zatrzymać. Czyli większy samochód by się miał w dupie, nawet jakby wbiegła, nie? Ale jak zobaczył, tyle tych test, to pomyślał... Wsteczny i do tyłu. No tak, ewidentnie, jak one stamtąd uciekają, to tam nie ma po co jechać. No, masakra. Tam Armagedon się dzieje, moi drodzy widzowie. Dobra, następne. Spadło. Nie w tę stronę. No, niestety. Słodkie to. A tutaj co? Widzisz, co on ma w ręku? I raz, kiedy przytuliło. Dobra, poczekajcie, bo on pewnie nie wie, co to jest. A czemu takie rzeczy tutaj puszczasz? To family friendly content. No, ale nikt nie wie. Ja to ładnie pachnie! Z kawkami! O, git to było. Dobra, teraz jesteś gotowa na Lizę? Moją ulubioną? A ona kręci dupą tylko. Co? Pow, Crusher nie wybrał cię w ostatnim odcinku Goats, ponieważ twoja wypowiedź nie była przekonująca. W sumie. Ale ona ma inne argumenty, które przekonywują. No. Otóż, moi drodzy, to był nasz króciutki, piękniutki odcinek. No co, elegancki, żebyście mogli drodzy. Sobie w spokoju obejrzeć, skomentować, że mam piękne włoski. Tak, w sumie tak naprawdę nagraliśmy ten odcinek tiktokowy tylko dlatego, żebyście powiedzieli Marcinkowi, że ma ładne włoski. Ewentualnie podradzili jego fryzjerowi, żeby poszedł na kurs, bo mu takie wichery z tyłu zostawił. Dobra, this is not interesting, to ładnie wygląda. Ale w każdym razie... Ja wyglądam, jak jestem crazy bad boy. Jesteś crazy bad boy? Tak, jestem tym bad boyem, który wiecie... Moja fryzura... Ma criminal ten? No, moja fryzura mówi... Mówi uporządkowany, ale z pazurem. Co? Moi drodzy... Moja fryzura mówi, że masz wciąż makaron na głowie. Dobra, makaroniarz jestem w końcu, nie? Który się kręci. Papa Markizo. Markizo. Wracając. Moi drodzy, chciałbym was jeszcze raz zachęcić do tego, żebyście dali łapkę w górę. Byłoby miło. Daj. Napiszcie komentarz, że mam ładne włoski. Odwiedźcie nas na Instagramie timizonumer1. Wpadajcie, zostawcie followka i serduszko pod zdjęcie, jeśli jesteście nowi i trafiliście tu całkiem. Pod ostatnim zdjęciem też napiszcie, że mam ładne włosy. Marcin, nie za dużo tego, może okno otworzy. Mam co? Ładne włosy. Tak, masz ładne włosy. No bardzo ładne. Moi drodzy, życzę wam miłego tygodnia generalnie. Nie wiem, kiedy to oglądacie, ale generalnie dobrego przyszłości. Ale ty naciągasz, moi drodzy, nie zapomnijcie o moich rączkach, trzymajcie się, cześć, on ma już odkleję, ja idę robić obiad. Nara.